Radio Tok FM, Euroconchita Barbie, Baby Langstrom Extra. Dziękujemy naszych rodaków ze Lwowa, tych czuwających nad chlubną historią swego miasta, jak również tych wszystkich rozrzuconych po całym świecie. Łączy ich wielka miłość do swego historycznego grodu, który nazwany został w przeszłości Przedwórzem Polski. Przed 100 laty odzyskał on wolność. Oto jak o tym dniu pisze generał Abraham w swoich wspomnieniach, jakie tu złożył przed laty na moje ręce. Dzień 22 listopada 1918 roku. Jest godzina 5. Wpadamy do sieni ratuszowej, gdzie spotyka nas i wita radośnie woźny prezydialny. Poleca mu otwarcie drzwi, które prowadzą na wieżę ratuszową. Kluczy brak, zabrali uciekający Ukraińcy. Krzyczę do moich chłopców: wyważyć drągami drzwi. Są z miejsca wyważone. Wpadamy na kręte schody prowadzące na wieżę ratuszową. Do woźnego prezydialnego wołam: budzić prezydenta. Po 123 latach Wojsko Polskie wchodzi do lwowskiego ratusza. Kilkanaście minut później zdejmujemy flagi ukraińskie i na maszt wieży ratusza lwowskiego wciągam jedynie przynależny biało-czerwony sztandar Polskiej Rzeczypospolitej. Była to najpiękniejsza chwila mojego życia. Najpiękniejsza chwila mojego życia. Podpisał Roman Abraham, rotmistrz, dowódca sektora Góry Stracenia. Za Lwów oddało życie 349 rodaków, w tym 109 uczniów szkół średnich i podstawowych. To lwowskie Orlęta spoczęli na cmentarzu Orląt. Cmentarz Orląt, pomnik chwały. W jego sercu wśród grobów potężny łuk triumfalny, przy którym trzymają warte dwa kamienne lwy. Jeden z herbem miasta ma napis: zawsze wierny. Drugi z godłem Polski głosi: tobie Polsko. Na szczycie łuk i okrzyk: polegli, abyśmy żyli wolni. Boga Rodzico, pochylamy się dzisiaj nad mogiłami poległych Polski i Twoich synów. Pochylamy się nad grobem nieznanego żołnierza w stolicy, a nad lwowskim cmentarzem Orląt Lwowskich, szczególnie nad grobem kawalera krzyża Virtuti Militari 13-letniego Antosia Petrykiewicza. W 100. rocznicę jego bohaterskiej śmierci żołnierze składają ten order na Twoim ołtarzu. On oddał życie za swoje kochane miasto. Jego dowódca, rotmistrz Roman Abraham, wysoko cenił bohaterstwo młodocianego żołnierza. W Belwederze osobiście prosił naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego o pośmiertny order wojenny dla chłopca. Prośba dowódcy była tak szczera i uzasadniona, że naczelnik bez cienia wątpliwości ten meldunek uwzględnił. Tym samym Antoś Petrychiewicz został najmłodszym kawalerem w historii tegoż orderu. Po latach tak wspomina Antosia tu na Jasnej Górze sędziwy już generał Abraham. Boga Rodzico, pozwól dzisiaj tym bohaterom stanąć tu pośród nas. Niech w tym momencie pochylą się wszystkie sztandary Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Baczność! Sygnał ciszy!
pamięci, jaki otrzymał Lwów z rąk marszałka Piłsudskiego z numerem 1, przechowywany jest w stolicy. A ten Antosia Petrykiewicza, złożony dzisiaj, zostaje na ołtarzu. Roży podchodzi do ołtarza i składa go Matce Bożej. Odtąd będzie on uczył młode pokolenia Polaków, jak trzeba kochać Polskę, Polskę biało-czerwoną. Dziękuję. Od wieków ze Lwowa dochodzą nas echa królewskich ślubowań. Wielka Boga, człowieka Matko, Ciebie za patronkę moją i królową obieram. Królestwo moje polskie Twojej opiece polecam. A do Lwowa dzisiaj z Jasnej Góry płyną melodie hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła. Tam, gdzie przenikają się nawzajem hymn z aktem odbioru, my klękamy, aby ucałować tę stumetrową biało-czerwoną flagę, jaką prezydent Rzeczypospolitej ofiarował Jasnej Górze, i wołamy: Królowo Polski, bo dzisiaj pozdrowiona. Do hymnu! Posłuchaj. Pani Jasnogórska, wszystkie nasze sprawy. Jasna Góra, 22 listopada 2018 rok, w 100. rocznicę zwycięskiej obrony Lwowa. Dziękuję, panie prezesie. Pan prezes z ten akt oddania składa również na ołtarzu Matki Bożej. Ukoronowana królową nieba i ziemi, podejmujemy rozważanie różańcowe piątej tajemnicy Twojej chwały, królowo polskiej korony, na Jasnej Górze i we Lwowie. Mówimy razem: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Uduchowienie, tak troszeczkę. Skocz do noża. Jasnogórska Matko Kościoła, Tobie polecamy namiestnika Chrystusowego Ojca Świętego Franciszka i jego służbę Kościołowi Świętemu. Polecamy naszych arcypasterzy, którzy dzisiaj zakończyli swoje rekolekcje jasnogórskie na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski księdzem arcybiskupem Stanisławem Godeckim. Polecamy Tobie wszystkich naszych rodaków, którzy w tej godzinie świętej w kraju i na emigracji włączą się z Jasnogórą. Polecamy tu obecnych kadetów generała Okulickiego, kresowiaków, miłośników Lwowa, pielgrzymków z Łukowa, którzy podejmą nocne czuwanie. W diecezji bydgoskiej łączymy się z parafią Grabówno pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy, gdzie dzisiaj obecna jesteś świętej ikonie nawiedzenia. Błagamy o łaskę zdrowia dla kapłanów księdza Stanisława Anczaka i księdza Stanisława Franciszkiego. O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Marianny Kępińskiej, chłodniczki pieszej w warszawskiej pielgrzymce. Uczestniczy, a dzisiaj kończy 83 lata. Na Twoim ołtarzu, Najświętsza Dziewica, otwieramy wielką księgę modlitwy apelowej i o świętą miłość
Rzeczypospolitej, Cię błagamy. Miej w opiece naszego Pana Prezydenta i tych wszystkich, którzy Ojczyźnie służą. Maryjo Królowo Polski, módl się za nas. Święty Janie Pawle Wielki, módl się za nas. Najdostojniejszego naszego arcypasterza, metropolita częstochowskiego i obecnych księży biskupów, prosimy o apelowe błogosławieństwo. Możemy to sprać. W listopadzie i grudniu 1655 roku trwała tutaj obrona Jasnej Góry, która okazała się być zwycięską. Dlatego zaowocowała później ślubami króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku. Mówmy więc nie tylko o obronie, ale mówmy o zwycięstwie, które przychodzi przez Maryję na każdym miejscu i w każdym sercu. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et vobiscus te in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, tibi et in celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Pozdrawiamy już z naszego studia w Toruniu i zachęcamy oczywiście do pozostania razem z nami. Już za chwilę w telewizji Trwam informacje dnia. Po nich Polski Punkt Widzenia, a w Radiu Maryja o 21.30 rozmowy niedokończone. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zagrożone muzeum. Powstające w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych nie ma zapewnionych środków na działalność na przyszły rok. Za chwilę muzeum może upaść, alarmuje dyrektor placówki Jacek Karczewski. Czy do akcji ratowania włączy się resort kultury? Szczegóły w naszym dzienniku. Złapani za rękę. Jeszcze nikt do tej pory pod rygorem odpowiedzialności karnej nie zeznał, że prawo podatkowe w Polsce pisali lobbyści. Zeznania Elżbiety Chojny-Duch, wysokiego urzędnika w rządzie Donalda Tuska, komentuje europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Zatrzymaj aborcję nie kiedyś, ale dziś. Czy polityczny spokój jest ważniejszy niż życie dzieci? Super armia dla superpaństwa. Paryż i Berlin forsują ideę sił zbrojnych Unii Europejskiej. Co ten pomysł oznacza dla Polski? W naszym dzienniku analiza doktora Krzysztofa Kawęckiego. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, już za chwilę w programie Radia Maryja nasze wieczorne spotkanie, czyli rozmowy niedokończone. My ze słowem wdzięczności w tym momencie pragniemy udać się do wszystkich naszych przyjaciół, ofiarodawców, współpracowników w ojczyźnie i poza jej granicami, dziękując Państwu za współbudowanie tych dzieł nowej ewangelizacji Radia Maryja, telewizji Trwam. Do grona naszych ofiarodawców należą między innymi następujące osoby z koła przyjaciół Radia Maryja w Chełmnie, parafia świętej Matki Teresy z Kalkuty. Grażyna Zaborek, Barbara Siatecka, Marian Siatecki, Teresa Dubicka, Stanisław Kuć, Teresa Suszko, Anna Lisiecka, Anna Farima, Grzegorz Słupczyński, Barbara Grabik, Irena Wójcik, Barbara Domańska, Jolanta Kowalska, Bożena Bąk, Aniela Kazanowska, Krystyna Dyć, a także nasi ofiarodawcy z Legnicy, Adela Szot, Stanisława Maciejczyk, Adela Figurska, Antonina Weremczuk, Maria Dzikowska, Maria Kuszka, Helena Chrobak, Janina Kwok, Kornela Krawców,
Józef Wójtowicz, Henryka Andruszkiewicz, Bożena Gajdowicz, Irena Morgowicz, Franciszka Czeszejko, Jadwiga Rapińska i Danuta Małecka. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy, o wszystkich naszych przyjaciołach pamiętamy w naszej codziennej modlitwie. Natomiast do całej rodziny Radia Maryja, do wszystkich naszych widzów i słuchaczy, jak zawsze, zwracamy się z gorącą prośbą, prosząc wszystkich Państwa o regularną, systematyczną i solidarną pomoc. Bóg zapłać. Osteoporozę. Światowy Dzień Leczenia Osteoporozy, Światowy Dzień Osteoporozy, a ponadto wiemy doskonale, iż osteoporoza jako choroba została zaliczona przez Światową Organizację Zdrowia do chorób cywilizacyjnych. Stała się więc jak gdyby przedmiotem naszego zainteresowania, ale nie tylko. Wiemy, że nasze społeczeństwo ciągle starzeje się. Przybywa osób starszych. Populacja kraju, Europy, świata jest coraz starsza, a również wzrasta zachorowalność na osteoporozę. Proszę nie zrozumieć, iż osteoporoza dotyka ludzi tylko starszych. Nieprawda. Niemniej jednak ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Osteoporoza jest chorobą cechującą się zaburzeniem mikroarchitektury tkanki kostnej, a także zmniejszeniem masy kostnej, prowadzącą w konsekwencji do złamań. I właśnie te złamania implikują bardzo wysokie koszty, koszty leczenia. Stąd też wczesna diagnostyka i wczesne leczenie to ogromny sukces, a także możliwość zmniejszenia kosztów związanych z tą chorobą. Proszę Państwa, to cichy złodziej kości, dlatego że nie daje bardzo długo żadnych znaków. Nie ma symptomów choroby. Uważamy, że jesteśmy zdrowi. I nagle cóż się dzieje? Łamiemy się. Na podstawie badań można powiedzieć, iż tak naprawdę szczególnie kobiety w okresie menopauzalnym, pomenopauzalnym, iż ciągle wzrasta i choć wzrasta świadomość kobiet, nie zdają sobie sprawy, że właśnie ta choroba dotyczy szczególnie kobiet w okresie menopauzy i w okresie pomenopauzalnym. Do 30 roku życia przybywa nam masy kostnej. Stajemy się jak gdyby mocniejsi w tej masie. Potem osiągamy pewne plato i tak jak już wspomniałam, masa kostna po tym okresie zaczyna nam ubywać. Stąd też winniśmy być bardzo czujni na ten ubytek. Kobiety są szczególnie narażone na osteoporozę i jak wiemy, również narażone są osoby w wieku starczym. I tutaj częstość złamania, szczególnie tego złamania, które jest najgroźniejsze, złamania szyjki kości udowej, po 70 roku życia jest trzykrotnie większa, aniżeli możliwość złamania szyjki kości udowej u osób, u kobiet przed 50 rokiem życia. Tak jak już dzisiaj wspominaliśmy, charakterystycznym złamaniem jest złamanie niskoenergetyczne. A więc złamanie cechujące się tym, iż występuje ono przy upadku z własnej wysokości, a także po niewielkim urazie, który w normalnych okolicznościach nie powoduje złamania. Również wspominaliśmy, że typowymi miejscami złamań jest przede wszystkim złamanie dalszej nasady kości promieniowej, złamanie bliższego końca kości udowej, a także złamanie kręgów. Te złamania dotyczące tych miejsc powodują, iż występuje ból i nie tylko ból, ale także konsekwencje złamania.
proszę Państwa, okazuje się, iż najgroźniejszym złamaniem jest złamanie szyjki kości udowej. To złamanie, zwłaszcza u osób starszych, jest dlatego tak bardzo groźne, gdyż osoba starsza po złamaniu jest unieruchomiona, a unieruchomienie i hospitalizacja dla tych osób jest czynnikiem bardzo groźnym. Powoduje powikłania ze strony układu krążenia, układu oddechowego, nerek. I taka osoba, która znajdzie się w takiej sytuacji, narażona jest na zgon. W ciągu pierwszego roku po złamaniu szyjki kości udowej umiera co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna. A biorąc pod uwagę, iż w naszym kraju jest około 2,5 miliona kobiet, które cierpią na osteoporozę pomenopauzalną, a tylko 10% są leczone, jest to bardzo duży problem. Problem, który wymaga dyskusji i nieustannej edukacji, edukacji naszego polskiego społeczeństwa. Musimy pamiętać, iż te złamania są już konsekwencją tej choroby. Dlatego wczesne rozpoznanie i wczesna diagnostyka są niezwykle ważne. Każda osoba, która posiada pewne czynniki ryzyka, winna badać się i rozpoczynać wczesną diagnostykę tej choroby. Musimy pamiętać, iż tymi czynnikami ryzyka, które występują w osteoporozie, jest fakt zmniejszenia się wzrostu po 50 roku życia od 3 do 4 cm. Stąd też bardzo istotne jest, abyśmy obserwowali siebie i patrzyli, czy nasz wzrost nie ulega zmniejszeniu. Ale także musimy pamiętać, że czynnikami ryzyka jest wczesna menopauza, a więc występowanie tej menopauzy przed 40 rokiem życia. Czynniki ryzyka to używki, picie alkoholu, palenie papierosów, a także wystąpienie złamania u rodziców osoby, u której podejrzewamy, iż ta choroba wystąpi. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki ryzyka, winniśmy zrobić wszystko, ażeby wcześniej rozpocząć naszą diagnostykę. Osteoporoza może mieć charakter pierwotny bądź wtórny. Nie możemy zapominać, iż występuje ona u kobiet w wieku menopauzalnym i pomenopauzalnym, stąd wyróżniamy typ osteoporozy pomenopauzalnej, ale również u kobiet osteoporozę starczą, która występuje w okresie starzenia się, a także osteoporozę wtórną, która obecna jest jako proces towarzyszący chorobie pierwotnej. Z grupy chorób szczególnie predysponujących do wystąpienia jej jest grupa zaburzeń endokrynologicznych i tutaj szczególnie osoby, które leczą się z powodu niedoczynności tarczycy, przytarczyc, nadczynności, czy też cukrzycy, nadczynności kory nadnerczy, są predysponowane do tej choroby. Także osoby, które leczone są z powodu zaburzeń wchłaniania w zakresie przewodu pokarmowego. Wiemy doskonale, iż u tych osób, pomimo prawidłowej podaży wapnia, czy też prawidłowej podaży składników innych pokarmowych, nie dochodzi do prawidłowego wchłaniania, co zaburza i powoduje niedostatek i niedobory związane właśnie z procesami, nieprawidłowymi procesami gastroenterologicznymi. Również grupa chorób nowotworowych, w trakcie których dochodzi do rozwoju choroby. Wiemy, iż choroby te wymagają bardzo intensywnego leczenia przy pomocy chemioterapii, radioterapii. Stąd w tej grupie naszych pacjentów bardzo często
jako proces wtórny zachodzący w przebiegu procesu nowotworowego rozwija się osteoporoza. Należy pamiętać, iż także u osób leczonych sterydami choroba ta rozwija się wielokrotnie szybciej. A przecież wśród nas jest wielu pacjentów, którzy leczą się z powodu chorób układu kostno-stawowego o charakterze autoimmunologicznym, chorób układowych tkanki łącznej, iż w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów leczeni są różnymi lekami immunosupresyjnymi, sterydami, które jako szkodę powodują osteoporozę. Należy także nie zapominać, iż przewlekłe stosowanie innych leków z grupy leków psychotropowych, barbituranów, leków uspokajających czy też leków przeciwzakrzepowych może wyzwalać tą chorobę. Ta grupa chorób o charakterze wtórnym również bardzo często jest późno rozpoznawana, diagnozowana, a właśnie ta osteoporoza będąca wtórną w stosunku do choroby pierwotnej często jest rozpoznawana dopiero w momencie, kiedy dochodzi do złamania. Na osteoporozę chorują nie tylko kobiety. Na osteoporozę chorują również mężczyźni, chorują dzieci i te zaburzenia mikroarchitektury tkanki kostnej powodują, iż często u mężczyzn w przebiegu toczących się procesów endokrynologicznych czy też chorób prostaty, w przebiegu raka prostaty dochodzi do rozwoju tej choroby. Proszę Państwa, musimy być wyczuleni, gdyż jak już powiedziałam, jest to choroba, która nie daje symptomów, która nie daje objawów i która tak naprawdę może być rozpoznana dopiero w momencie, kiedy dokona się złamanie. A to już jest niestety za późno. Wiemy, iż koszt leczenia takiego złamania, koszt wykonania zabiegu operacyjnego, koszt podawania leków na oddziale podczas hospitalizacji, kiedy znajduje się pacjent, kiedy leżymy, kiedy musimy być rehabilitowani, kiedy w końcu musimy często korzystać z pomocy osób drugich, jest bardzo wysoki. Jak okazało się, w krajach Unii Europejskiej prowadzone były badania i właśnie Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dane, iż koszt leczenia złamań przekracza rocznie 2,5 miliarda euro. Pamiętamy również o tym, iż w pierwszym roku po złamaniu tej właśnie szyjki kości udowej, jeśli nawet osoby przeżywają i nie dochodzą do powikłań, często cierpią z powodu niepełnosprawności, inwalidztwa i aż połowa potrzebuje pomocy osób drugich. Dlatego też problem jest ogromny. Problem ten to nie tylko kwestia medyczna, ale to także kwestia społeczna, gdyż jeżeli osoba dozna złamania i potem nie będzie w stanie sama funkcjonować, to zaowocuje koniecznością wsparcia ze strony instytucjonalnych form wsparcia, a więc domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, ale często dużego zaangażowania rodziny. A jak wiemy, w chwili obecnej, kiedy zmienił się model rodziny i kiedy rodzina zajęta jest własnymi sprawami, własnymi problemami, trudno jest, ażeby ta rodzina zabezpieczyła opiekę osobie starszej, która w wyniku złamania stała się inwalidą. Proszę Państwa, diagnostyka osteoporozy jest stosunkowo prosta.
takim najbardziej dostępnym badaniem, które wykonujemy, by móc rozpoznać tą chorobę, jest badanie densytometryczne, a więc badanie gęstości masy kostnej. My nie możemy absolutnie zapominać, iż do postawienia właśnie tego rozpoznania obok badania densytometrycznego konieczne jest badanie takie, jakie stosujemy przy rozpoznawaniu innych jednostek chorobowych. A więc musi to być wywiad, badanie fizykalne pacjenta i badania dodatkowe. I właśnie wśród tych badań dodatkowych będzie badanie densytometryczne gęstości masy kostnej jako badanie obrazowe, ale także do postawienia tej diagnozy używamy badań laboratoryjnych, nie zapominając o badaniach podstawowych, które pozwalają nam rozpoznać inne choroby towarzyszące toczącemu się procesowi. Musimy również pamiętać, iż mając w chwili obecnej tak dużą dostępność badań obrazowych, my wykorzystujemy te badania, takie jak rezonans, tomografia, gdyż osteoporoza jest chorobą bardzo podstępną. Często wydaje nam się, że jest to tylko osteoporoza, a po wnikliwej analizie pacjenta widzimy, że jest to maska jakiejś choroby, na przykład choroby nowotworowej. Dlatego też każdy pacjent winien być dogłębnie zbadany, ażeby móc tak naprawdę ocenić i móc określić, kogo leczymy, jak leczymy i czym leczymy, abyśmy nie kierowali się tylko tym rozpoznaniem osteoporozy, a zapominali o tym, że pod jej maską może przebiegać inna choroba. Kiedy wykonujemy badania densytometryczne? Szczególnie wykonujemy w grupie osób podwyższonego ryzyka, o których już powiedziałam, ale również wykonujemy je wtedy, jeśli coś nas niepokoi, jeśli wiemy, że u naszych rodziców występowała osteoporoza, a więc bacząc na fakt genetyki, myślimy, że i my jesteśmy kandydatami do tej choroby, również wtedy, kiedy nagle łamiemy się, nie znając przyczyny. I także, kiedy na przykład występują bóle kręgosłupa o nieznanej etiologii, kiedy coś zaczyna dziać się niepokojącego, kiedy widzimy, że obniża nam się wzrost, czy też po prostu chorujemy na inną chorobę. Skierowanie na badanie densytometryczne wydaje lekarz specjalista, do którego zgłaszamy się kierowani przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wypisując to skierowanie, ma pewne uzasadnienie, a więc podejrzewa, że coś jest nie tak i kieruje nas do lekarza specjalisty, którym może być reumatolog, ortopeda, endokrynolog, po to, ażeby wykonać pełną diagnostykę. A więc badanie densytometryczne, badania obrazowe, jeżeli istnieje taka konieczność, a także badania laboratoryjne. W tych badaniach laboratoryjnych bardzo ważnym elementem jest oznaczanie markerów tworzenia i resorpcji tkanki kostnej, gdyż jak wiemy, są one bardzo czułym wskaźnikiem odpowiadającym na pytanie, czy nasze leczenie, jeżeli już rozpoczynamy to leczenie, daje efekty i czy jest ono właściwe. Ponadto, dzięki rozwojowi medycyny możemy korzystać z badań obrazowych i jednocześnie umożliwia nam to rozpoznanie innych przyczyn osteoporozy, gdzie choroba ta staje się konkretnym już skutkiem
toczącego się procesu. A proszę Państwa, niestety nie jesteśmy diagnozowani właściwie i nie leczymy się, bo okazuje się, iż tylko 10% osób jest leczonych, tych, którzy mają osteoporozę, jest leczonych na tą chorobę. W naszym kraju istnieje 40% osób, kobiet chorych na osteoporozę i 20%, które mają osteopenię, a więc obniżoną masę kostną. Kogo leczymy? Bardzo ważnym elementem i wskaźnikiem leczenia jest oznaczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania, które umożliwia nam prognozowanie tych złamań. Oznaczamy go w algorytmie FRAX i tutaj, jeżeli przekracza on 10%, jest to wskazanie do rozpoczęcia leczenia. Również takowym wskazaniem jest wystąpienie złamania niskoenergetycznego, czyli tego złamania, które następuje w wyniku upadku z własnej wysokości. Zdaję sobie sprawę, iż dostępność do tych badań densydometrycznych jest bardzo ograniczona, a mając na uwadze fakt, iż w całej Polsce pracuje i działa tylko 63 poradni leczenia osteoporozy i 9 poradni endokrynologicznych, które zajmują się tym leczeniem, na pewno te możliwości są znacznie ograniczone, gdyż nie każdy może korzystać z prywatnego badania densydometrycznego. Niemniej jednak, uzyskując skierowanie do lekarza specjalisty, możemy powiedzieć o swoich wątpliwościach czy też przypuszczeniach i na pewno on skieruje nas na odpowiednie badania, które są tutaj bardzo konieczne. Musimy także pamiętać, że bardzo ważnym elementem zapobiegania tej chorobie jest odpowiednia profilaktyka i odpowiedni styl życia. Mając na uwadze fakt, iż ryzyko zgonu, które następuje w wyniku tego złamania osteoporotycznego w przebiegu szyjki kości udowej jest wyższe aniżeli ryzyko zapadalności na raka sutka, macicy i szyjki kości, a także biorąc pod uwagę fakt, iż u tych osób to ryzyko jest tak duże, pamiętajmy, aby do tego nie doszło. I dlatego róbmy wszystko i stosujmy bardzo wcześnie profilaktykę, do której, która tak bardzo będzie miała wpływ na to, czy złamiemy się, czy się też nie złamiemy. Proszę Państwa, ta profilaktyka leczenia, zapobiegania upadkom, złamaniom, a także profilaktyka osteoporozy, to nasz styl życia, a więc odpowiednia dieta, aktywizacja, higieniczny tryb życia i wczesna diagnostyka tam, gdzie istnieje takie przypuszczenie. Bardzo istotnym elementem odgrywającym tutaj rolę profilaktyczną to zapobieganie upadkom. Szczególnie w wieku starszym, u osób, które zażywają wiele leków, a więc stosują polipragmazję, gdyż chorują na różne choroby, leczone są jednocześnie kilkoma lekami czy kilku i zażywają kilkanaście tych leków, dochodzi do nałożenia efektów ubocznych leku. I jeśli u takiej osoby wystąpią zawroty głowy, duża tendencja do upadków, to najczęściej niestety ta osoba, wstając z łóżka w nocy czy też nagle przyjmując pozycję pionową, upada
i doznaje złamania. Również to ryzyko upadków wiąże się z nieprzygotowaniem środków komunikacji, a także z nieprzygotowaniem ogólnospołecznym do ciągle rosnącej liczby osób starszych. Dlatego też podejmowane są działania i edukowani są nasi pacjenci w kierunku zapobiegania upadkom po to, by uniknąć konsekwencji, jakim są złamania. To ryzyko upadków jest duże ze względu także na sposób zamieszkania osób starszych w domu, sposób poruszania się, sposób układania na ziemi mat, które bardzo szybko, różnych chodniczków, mat, które bardzo szybko prowadzą do tych złamań. Dlatego edukowanie naszych pacjentów, czy też edukowanie społeczne odgrywa tutaj istotną rolę. Człowiek starszy musi mieszkać w tak zorganizowanym domu i tak w określonych warunkach, ażeby sam nie powodował dużego zagrożenia dla siebie. Aby wstając z łóżka i wstając nie przewracał się. Stąd też musimy pamiętać, ażeby nie układał wokół siebie chodniczków, czy też przeszkód, które umożliwią mu złamanie. Także w aspekcie społecznym dążymy do tego, aby nasze miejsca, w których w mieście, w środkach społecznych, ażeby mówić, że właśnie człowiek starszy to człowiek narażony na złamanie i aby ta ogólnosystemowa polityka dążyła do tego, by zapobiegać upadkom poprzez edukację osób starszych, a także prowadzenie takich działań, by przygotować miasto, przygotować środki transportu do obecności osób starszych. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że ta mała liczba istniejących na terenie kraju poradni diagnostycznych leczenia osteoporozy, poradni, gdzie przychodzą nasi chorzy, gdzie są diagnozowani, powoduje utrudnioną dostępność tych pacjentów do prawidłowego leczenia. Niemniej jednak staramy się, ażeby edukować także lekarzy pierwszego kontaktu, by to oni rozpoczynali ten proces pełnej diagnostyki osteoporozy i kierowali pacjentów do właściwego leczenia. Tym bardziej, iż w 2016 roku we wrześniu została opublikowana lista leków senioralnych, a więc lista leków, które obowiązują 75+, czyli na tej liście znajdują się leki refundowane także dla naszych pacjentów leczonych z powodu osteoporozy. Jest to bardzo pocieszająca wiadomość, gdyż jak wiemy, szczególnie osoby w wieku starczym, zażywające dużo leków doustnych, niejednokrotnie mające przeciwwskazania do zażywania tych leków, miały ograniczone możliwości leczenia. Zaś substytucja preparatami wapnia i witaminy D okazywała się być niewystarczająca, gdyż wiadomo, oprócz tego wymagały one stosowania leków w osteoporozie, mających na celu zahamowanie procesu resorpcji masy kostnej. Wprowadzenie tych leków na listę refundacyjną spowodowało, iż w chwili obecnej mamy na tej liście leki podawane pozajelitowo, a więc leki podskórne, dożylne, które umożliwiają nam podawanie ich co pół roku, co 3 miesiące, czy też w innym aspekcie czasowym. I przez to dają możliwość leczenia tym pacjentom, którzy nie mogą zażywać ich doustnie. W przypadku wykonania takiej iniekcji co pół roku jest to
nie tylko wygodne dla pacjenta, bezpieczne, ale także umożliwia kontrolę, czy dany pacjent wziął ten lek na osteoporozę, czy też nie, czy zapomniał, bo często mamy również do czynienia z osobami starszymi, a jednocześnie, czy lek ten ma działanie prawidłowe. W grupie leków leczących osteoporozę znajdują się bowiem leki, które bardzo wyraźnie zapobiegają złamaniom w zakresie kręgosłupa i szyjki kości udowej, a także złamań pozakręgosłupowych. Okazuje się bowiem, że te leki zmniejszają ryzyko złamania w przypadku kręgosłupa od 30 do 70%, szyjki kości udowej o 40% i prawie o 20-30% złamania pozakręgosłupowe. Dlatego też stosowanie tych leków jest niezwykle istotne z punktu widzenia pacjenta i lekarza. Stosowanie leków takich, które będą zapobiegały złamaniom w zakresie kręgosłupa, jak i także szyjki kości udowej. Pamiętamy jednocześnie, że to leczenie wymaga także substytucji witaminą D i preparatami wapnia. Niezwykłą rolę w osteoporozie odgrywa witamina D. Istnieje wiele preparatów witaminy D, niemniej jednak wiemy, iż witamina ta potrzebna jest nie tylko do prawidłowej gospodarki wapniowo-fosforanowej, a więc do zachowania prawidłowego metabolizmu w tkance kostnej, ale także potrzebna jest dla zachowania aktywności ze strony innych tkanek i narządów i wpływa na opóźnienie procesu starzenia i zaniku na poziomie komórkowym i tkankowym. W chwili obecnej może jest taka moda na witaminę D, przedtem o niej mówiło się niewiele. Teraz mówimy o witaminie D bardzo dużo, ale myślę, że bardzo słusznie. Nauczyliśmy się jako społeczeństwo badać poziom witaminy D, do czego zachęcamy, bo brak tej witaminy może powodować różne objawy, które często nie wiążemy właśnie z jej niedoborem. Nie możemy także zapominać, iż w przebiegu różnych chorób, w tym w grupie chorób autoimmunologicznych, to zapotrzebowanie na witaminę D jest wyraźnie zwiększone. W naszym życiu istnieją pewne okresy, gdzie zapotrzebowanie na witaminę D w takim okresie jak ciąża, jak też okres dojrzewania, dorastania, wyraźnie wzrasta. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, dobowe minimalne zapotrzebowanie na witaminę D to 2000 jednostek, to jest to minimalne, a mając na względzie fakt, iż mamy stosunkowo mały dostęp do promieni słonecznych, znajdujemy się w szerokości geograficznej takiej, jakiej jesteśmy, musimy pamiętać, iż substytuowanie tą witaminą od września do kwietnia, a nawet cały rok jest konieczne. Musimy także pamiętać, że sposób odżywienia matki w okresie ciąży i dbałość o odpowiedni poziom witaminy D będzie miało wpływ na to, jakie dziecko urodzi się i również, czy u tego dziecka nie będzie zbyt niski poziom masy kostnej, co jak wiemy, potem będzie odbijało się na rozwoju i wzroście tego dziecka. Dlatego też odpowiednia podaż tej witaminy i dbałość w diecie o tą witaminę,
a niestety my Polacy spożywamy zbyt mało tej witaminy, nie dostarczamy odpowiednich pokarmów, bo ciągle mało jemy ryb, mało pijemy mleka, mało spożywamy przetworów białkowo-mlecznych i to powoduje, że przy wykonaniu oznaczenia poziomu witaminy D mamy ciągłe niedobory tej witaminy. Dlatego też zachęcamy, ażeby pamiętać o suplementacji witaminą D. W chwili obecnej mamy możliwości stosowania także preparatów witaminy K, które umożliwiają aktywne wchłanianie i stymulowanie właśnie tej witaminy D. Bardzo istotną rzeczą w odpowiedniej diecie jest także podaż wapnia. Wiemy, iż dobowe zapotrzebowanie na wapń to około 1000 mg. Są okresy, gdzie to zapotrzebowanie wzrasta i również musimy zwracać uwagę na dietę, na żywienie, ażeby ten niedobór wapnia nie powodował objawów wtórnych, gdyż jak wiemy, hipokalcemia nie tylko będzie wywoływała obniżenie mikroarchitektury tkanki kostnej, ale także zaburzenia narządowe, układowe ze strony innych tkanek i narządów. W diagnostyce osteoporozy, a następnie w leczeniu i w całym cyklu diagnostyczno-terapeutycznym bardzo ważnym elementem jest rehabilitacja. Musimy pamiętać, iż nauczenie pacjenta czy kandydata do późniejszego leczenia odpowiednich zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych odgrywa istotną rolę ze względu na aktywizację komórki kościotwórczej osteoblasta, który przecież odpowiedzialny jest za tworzenie i utrzymanie odpowiedniej mikroarchitektury tkanki kostnej. Dlatego też osteoporoza jest chorobą bardzo ciekawą. Jest to choroba, która wymaga zaangażowania lekarzy o różnej specjalności, interdyscyplinarną chorobą, która także wymaga zaangażowania fizjoterapeuty, rehabilitanta, którego rola jest tutaj niezwykle cenna. Prawidłowa edukacja naszych chorych, a także edukacja w profilaktyce powoduje, iż odpowiednie ćwiczenia, a więc ćwiczenia w obciążeniu kości, aktywizujące osteoblast, ćwiczenia, które umożliwiają aktywizację mięśni, przyczepów ścięgnistych, powięzi, dają możliwość prawidłowego utrzymania masy mięśniowo-kostnej, zapobiegają sarkopenii, a więc zanikowi mięśni, a także hamują przed postępującym ubytkiem tkanki kostnej. W chwili obecnej wiele mówimy